Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. Otwieramy dzisiaj księgę proroka Jeremiasza i czytamy najpierw z jedenastego rozdziału od wersu osiemnastego. Pan objawił mi to i dowiedziałem się, wtedy ukazałeś mi ich uczynki. Ja zaś byłem jak jagnię potulne, na rzeź prowadzone i nic nie wiedziałem, że przeciwko mnie knuli zamysły, mówiąc, zniszczmy drzewo, póki jest świeże i wykorzeńmy je z krainy żyjących, aby jego imię nie było wspominane. Lecz, panie zastępów, który sprawiedliwie sądzisz, który badasz nerki i serca, niech ujrzę twoją odpłatę na nich, gdyż tobie poruczyłem moją sprawę. Dlatego tak mówi pan o mężach z Anatot, którzy trzechają na moje życie i mówią Nie prorokuj w imieniu pana, abyś nie zginął z naszej ręki. Tak mówi pan zastępów, oto ja ukażę ich za to. Ich młodzieńcy padną od miecza, ich synowie i ich córki pomrą z głodu. Nawet resztka nie pozostanie po nich, gdyż sprowadzę nieszczęście. Na mężów z anatod w roku, w którym ich nawiedzę. Prorok Jeremiasz, powiada tak: Nie miałem pojęcia, że ktoś coś przeciwko mnie knuje. Byłem jak jagnię, potulny, na swój sposób naiwny, przyjmowałem jako dobrą monetę wszystko, co do mnie mówiono, a tymczasem, panie, ty mi objawiłeś, że oni przeciwko mnie knują. Że oni po prostu chcą mnie zabić. Boże, Boże, ty, który badasz nerki i serca, ty, który jesteś sprawiedliwy, osądź ich. W twoje ręce składam siebie i swoją sprawę. Panie, oni mówią, że mam zamilknąć. Oni grożą mi, że jeśli będę głosił twoje słowo, to oni mnie zabiją. Taka jest modlitwa. I takie jest wyznanie Jeremiasza, któremu Bóg objawił gorzką prawdę o tym, że ktoś przeciwko niemu knuje i chce go zabić z powodu głoszenia przez niego Słowa Bożego. Bóg mówi, nawet resztka nie pozostanie po nich. Pomrą z głodu, zabije ich dzieci, zabije ich synów, ich córki. Dołóżmy do tego jeszcze jeden fragment Słowa Bożego, abyśmy zobaczyli, na co się porwali ludzie, którzy tak przeciwko Jeremiaszowi występowali? Oto w pierwszym rozdziale tejże księgi Bóg powiada: Będę czytał wybrane fragmenty, każdy może ten pierwszy rozdział sobie przeczytać. Wybrałem Cię sobie, utworzyłem Cię w łonie Matki, poświęciłem Cię na proroka narodu, przeznaczyłem Cię. Do kogokolwiek Cię pośle tam pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co Ci rozkaże. Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować. Oto wkładam moje słowa w Twoje usta, a Ty będziesz miał władzę nad narodami i królestwami, będziesz wykorzeniał, wypleniał, niszczył, burzył, odbudowywał i sadził. Bóg wybrał sobie Jeremiasza, nakazał mu ogłoszenie swojego słowa. I każdy, kto się sprzeciwiał Jeremiaszowi, tak naprawdę nie sprzeciwiał się Jeremiaszowi. Tylko sprzeciwiał się Bogu, a więc walczył z Bogiem. Drodzy bracia i siostry, czy Słowo Boże, którym dysponujemy, jest dla nas ostatecznym autorytetem? Jeśli tak, to pamiętajmy, że ci, którzy występują przeciwko ludziom głoszącym Słowo Boże, nie walczą z nimi, ale walczą z Bogiem. I Bóg wyleje na nich swoją zemstę. To nie jest pragnienie cylikasa, to jest Słowo Boże tak uczy Słowo Boże. Jeśli występujesz przeciwko ludziom głoszącym Słowo Boże, jeśli nie jesteś w stanie udowodnić im, że oni kłamią, oszukują, że to, co mówią, jest niezgodne ze Słowem Bożym, a przeciwko Nim się wypowiadasz, a przeciwko nim knujesz. To walczysz z Bogiem i już Ci współczuję. W zasadzie ja nie wiem, czy Ci współczuję. Przecież wiesz, co robisz. Przecież umiesz czytać. Przecież wiesz, co Słowo Boże mówi o ludziach, którzy nie słuchają Słowa Bożego, a nawet mu się sprzeciwiają. Bóg mówi idziecie na śmierć. W tej całej sytuacji, w której znalazł się Rejmiarz, zobaczmy jeszcze taką. Niesamowitą rzecz. Przecież on nie mówi do Pogan. On mówi do narodu wybranego, do narodu, który przecież dysponuje prawem Bożym, który ma przymierza z Bogiem, który już widział i słyszał wielu przed nim proroków, który zna relacje o tym, jak Bóg w cudowny sposób ten naród ratował wiele razy. Dlaczego występują przeciwko Słowu Bożemu? To proste: ci ludzie nienawidzą Słowa Bożego. Oni chcą być takimi, jakimi byli ludzie wokół nich. Chcą być takim samym narodem, jak wszystkie inne narody. Już do Samuela to powiedzieli: chcemy być jak inni. Chcemy mieć króla, jak inni. Chcemy być tak samo rządzeni, jak inni. A Bóg mówi do Samuela: Zrób to, o co wołają. Nie tobą wzgardzili, mną wzgardzili i poniosą tego konsekwencje. Drodzy bracia i siostry, słowo Boże Bóg posyła do ludzi. Biblia powiada, że ono wykona swoją pracę. Niektórzy mówią, no ale jak wykona swoją pracę, skoro nie wszyscy się nawracają? Dokładnie tak. Wykona swoją pracę. Otóż otwórzmy sobie na moment Ewangelie Jana i zobaczmy, jak Słowo Boże wykonuje swoją pracę w zdumiewający sposób. A na tym polega sąd. To jest trzeci rozdział Ewangeliana od dziewiętnastego wersu. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, Nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane. W Bogu, bracia i siostry, Słowo Boże zawsze wykonuje swoją pracę. Dla jednych jest to objawienie i zbawienie, dla innych przychodzi ono sądem. Przychodzi ono z wyrokiem. Wyrok sądu także się doręcza. I jeśli nie słuchasz Słowa Bożego, to oznacza, że Słowo Boże doręczyło ci wyrok śmierci. Dokładnie tak. Jeżeli dzisiaj ludzie nie boją się Słowa Bożego, nie lękają się go łamać, nie lękają się go lekceważyć, no to tak jak powiada apostoł Paweł, Bóg wsyła na nich ostry obłęd tak aby wierzyli kłamstwu jeśli nie chcesz wierzyć prawdzie będziesz wierzył kłamstwu izraelici za czasów jeremiasza nie chcieli wierzyć słowu bożemu nie chcieli wierzyć prawdzie więc bóg wylał na nich sąd i ci którzy mieli zginąć wierzyli kłamstwu i tak izrael Stracił swoją państwowość, został wzięty w niewolę na lat 70 i tak naprawdę już nigdy do dzisiejszego dnia nie odbudował swojej chwały z czasów Dawida i Solomona. Nigdy nie sprzeciwiaj się Słowu Bożemu. Nigdy nie próbuj go ominąć, bo jeśli to zrobisz, to Słowo Boże powie ci śmierć. Jesteś skazany. Słowo Boże jest ostatecznym autorytetem. Jeśli jesteś protestantem, to nie kombinuj, jak ominąć słowo Boże. Jeśli wierzysz kłamstwom, to dlatego, że już oszalałeś i Bóg zaślepił twoje oczy. Idziesz na sąd, jeśli Bóg tego nie zmieni w twoim życiu, to nikt tego nie zmieni. Jeśli jesteś katolikiem, to nie mów sakramenty, tradycja, obrazy, figurki. Nie bądź śmieszny, nie ośmieszaj samego siebie, ponieważ Słowo Boże na temat tych twoich figurek, sakramentów, obrazków mówi tak dużo, że tylko człowiek głuchy, ślepy i uparty jak wół nie chce przyjąć autorytetu Bożego Słowa, który jest ostatecznym autorytetem, żeby było jasne. Nie żaden papa, nie żaden święty. Ale Słowo Boże jest ostatecznym autorytetem. Nie walczcie ze Słowem Bożym i nie walczcie z ludźmi, którzy głoszą Słowo Boże, bo ściągacie na siebie przekleństwo. A Bóg, jeśli coś powiedział, to dotrzyma swojego Słowa. Pamiętajcie o tym. Dotrzyma swojego Słowa. Bóg jest prawdomówny. Amen. Droga uczniostwa. Lakujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.